Ogliszok, w momencie, kiedy dochodziłeś do swojej optymalnej formy, niestety przydarzyła ci się kontuzja. Jak wyglądał cały ten moment zderzenia z tamtym zawodnikiem? No, do formy to mi jeszcze trochę brakowało. Jeszcze na pewno nie było na 100%, tak jak trener mówi, że muszę pierw okres przygotowawczy przejść, żeby dojść do mojej optymalnej formy, ale myślę, że tak, już w dobrej drodze byłem, nawet parę meczów dobrych zrobiłem. No a teraz ta kontuzja przyszła, ja zostałem piłkę, przestawiłem czoło, zawodnik z koleja za śliskiem mi wesedł w moją prawą nogę i jak się potem wywaliłem, no to mi jeszcze ta noga mi się skręciła. No nie wygląda to za dobrze. Jakie są wstępne diagnozy lekarzy? No tutaj w Grudziądzu, no to powiedzieli mi, że mam kość złamaną bocznej, ale mam nadzieję, że to nie jest to, bo to jutro jadę do Łodzi i tam mi to sprawdzi mój lekarz od Widzewa. I no on na tych zdjęciach powiedział, że to na pewno nie jest kość złamana, ale żeby dalsze prognozy powiedzieć, to musimy w USG zrobić i potem będziemy wiedzieć na 100%. Kiedy planujesz wrócić do jakichkolwiek treningów? No to jak najszybciej, no mówię tak, jutro jadę do Łodzi, USG zrobimy i ten lekarz mi na pewno zaraz powie, jak to będzie wyglądać, od kiedy mogę znowu zaczynać trenować.